Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. W tym odcinku będzie przedstawienie kamery, która działa bez rejestratora, a będzie wykorzystywać do tego tylko i wyłącznie slot na kartę microSD. W tym filmie pokażę Wam, jak to uruchomić, jak to skonfigurować, gdzie to może działać. Omówię wszystkie szczegóły na temat tego całego systemu. Także zapraszam Was do oglądania. Dobrze, zatem zacznijmy od takiej pierwszej kwestii. Dla przykładu weźmiemy dzisiaj tą oto tutaj kamerę, która nam posłuży jako rekwizyt i w tym filmie pokażę Wam, jak to w ogóle wszystko uruchomić, jak to skonfigurować, ale kilka słów na temat samego wstępu, co jest ważne. W tych kamerach, by one działały bez rejestratora, potrzebujecie przede wszystkim slot na karty microSD. W kamerach tubowych znajduje się przeważnie gdzieś tutaj pod tą całą obudową. W przypadku kamer kopułowych często ten slot jest ukryty i trzeba tą kamerę, jakby to powiedzieć, zdemontować. I teraz tak, jeżeli chcecie tą kamerę zainstalować w miejscach, gdzie nie ma internetu, ba, nawet nie ma prądu, ale na to też jest sposób, ale zacznijmy od takiej kwestii ważnej, czyli tam, gdzie nie ma tego całego internetu. Wówczas, jeżeli cokolwiek się stanie, to żeby wydobyć nagranie z takiej właśnie kamery, musicie się dostać do tej właśnie karty microSD, która tu wchodzi. Same karty microSD, no to pojemności mamy 32 giga, 64, 128, 256. Dajemy specjalne karty, które są specjalnie oznaczone, tak jak tu właśnie widzicie. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie chmury, która też jest w tych kamerach, bo na pewno zapytacie się, skoro jest chmura, no to po co mi karta microSD? Otóż dlatego, że kamera musi odczytać jakiś nośnik danych, na którym może przechować, zbuforować te dane, a następnie wysłać właśnie na ten serwer dedykowany. Dobra, zatem jeżeli chodzi o wykorzystywanie kamer tam, gdzie nie ma prądu, to pod tym filmem znajdziecie też link taki specjalny do naszych takich modułów, które sprzedajemy. Między innymi to są panele solarne z wykorzystywaniem baterii oraz takiego mini regulatora, który w zupełności może wystarczyć na zasilanie takiej jednej kamery. To jest po prostu jako alternatywne źródło zasilania, co daje tutaj radę i przede wszystkim daje nam możliwość zainstalowania tych kamer tam, gdzie faktycznie nie mamy prądu. Także teraz przejdziemy już do samej konfiguracji. Ja wykorzystam do tego ten oto cały sprzęt, ale Wy zobaczycie pulpit, jak to konfiguruje krok po kroku. Tak czy inaczej, żeby taką kamerę uruchomić bez rejestratora, będzie potrzebny nam chociażby laptop. Podłączyć kamerę trzeba za pomocą RJ45, chociażby takim zwykłym kablem internetowym, by chociaż mieć połączenie. Kiedy wszystko skonfigurujecie, wówczas kamera może działać już bez pomocy tych wszystkich monitorów. Wystarczy tylko to sobie uruchomić. Także przechodzimy już teraz do pulpitu. Dobra, zatem samą kamerę najpierw podłączymy sobie za pomocą kabla i z tym lecimy do naszego komputera. Natomiast jeżeli chodzi o zasilanie, wystarczy zwykły taki wtykowy zasilacz, przynajmniej 1 amperowy, którego łączymy sobie do tej drugiej końcówki. No i do gniazdka. Dobrze, zatem kamera jest podpięta już do naszego komputera. I teraz tak, najważniejsze jest to sprawdzić, czy w ogóle mamy taką samą sieć ustawioną, taka jaka jest dedykowana na kamerze. W instrukcji obsługi zawsze jest napisany adres, jaki należy użyć, by zalogować się do tej kamery. Bez aktywowania niestety nie uda nam się tutaj nic zrobić, dlatego szybko wpiszę sobie adres do mojej kamery. Oczywiście każdy producent ma inny adres i sprawdzamy. Jeżeli wszystko jest ok, no to powinno się pojawić od razu okienko do logowania oraz do zapisu naszego nowego hasła, ale prawdopodobnie będziecie mieli coś takiego jak ja, to znaczy, że mamy ustawione domyślne adresy IP i po prostu komputer naszej kamery nie widzi, a pojawia się właśnie to w ten sposób, że jest ten oto błąd. Wchodzimy teraz tak, prawym przyciskiem w ustawienia sieciowe i internetowe. Wchodzimy sobie w zmień opcję karty. I pod tym slotem znajduje się nasza kamera. Prawym przyciskiem we właściwości wyszukujemy sobie protokół internetowy wersji 4. No i jak widzicie, nie mamy nic tutaj wpisane, więc trzeba po prostu ręcznie wpisać jej adresy, w jakich ma nasz komputer szukać tej kamery.
tu sobie przepiszemy. I teraz tak, niech on wyszukuje nam w zakresie od 1 do 100. W ten sposób trzeba to wpisać, tu nic już więcej nie trzeba. Zapisujemy to za pomocą kliknięcia OK. I nasza karta sieciowa za chwilę powinna ruszyć. Wystarczy teraz tylko odświeżyć. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie, no to powinniście zobaczyć takie okienko. Teraz trzeba tą kamerę aktywować. Wystarczy wpisać hasło i je potwierdzić. Dobra, możemy użyć sobie pomocniczych pytań i zapisać w razie W hasło też na naszego maila, co oczywiście polecam zrobić, bo jeżeli utracicie hasło, no to w tym momencie trzeba będzie tą kamerę restartować za pomocą przycisku lub wysyłać specjalny plik, aby odzyskać hasło. No i teraz tak, wchodzimy w konfigurację. Tutaj generalnie macie wszystkie opcje, takie jak nazwa kamery, zmiany adresów IP, logowanie, czy zmiany tutaj ustawień tego, jak kamera ma pracować. To są takie podstawowe rzeczy. Nas interesuje zakładka, pod którą kryje się zapis. Jako że w tej chwili do naszej kamery nie wsadziłem żadnego nośnika danych, to w każdym przypadku, jeżeli wsadzicie jakikolwiek kartę microSD, powinna pojawić się w tym oto miejscu. Karta musi zostać w tym miejscu sformatowana i dopiero wtedy kamera będzie ją widziała i po tej procedurze będzie ona zapisywać dane. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli tu klikniecie na formatuj, to w tym momencie jest już zakończona konfiguracja i kamera może już sobie swobodnie pracować. Wystarczy tylko dać jej zasilanie i to jest wszystko. Jeżeli tu nie ustawimy żadnych wytycznych, nie ustawimy tutaj żadnych dziwnych parametrów typu na przykład maska prywatności, czy ustawienie harmonogramy pracy, czy ma ona pracować w trybie detekcji, czy ciągłym, to już tutaj kwestia indywidualna, jaka Was interesuje. Tak czy inaczej, wystarczy kamerę już tylko i wyłącznie zainstalować w miejscu, w którym ma ona obserwować dany obszar, no i oczywiście zasilanie jej dać, bo bez tego oczywiście nie będzie pracować. Logowanie do tej kamery może odbywać się za pomocą właśnie tak jak teraz, że podpinamy się kablem bezpośrednio do tej kamery za pomocą właśnie kabla internetowego i za pomocą adresu, który tu widzicie, możecie się logować do tej kamery, ale jest jeszcze inny sposób, taki bardziej, można by to nazwać, mobilny, ale do tego potrzebujemy specjalny program. Niestety każdy producent ma swój własny, indywidualny, jak to nazwać, program do obsługi tych kamer. My akurat wykorzystujemy ten. I żeby teraz to ustawić, no to przede wszystkim ona musi się znajdować w tej samej sieci, bo bez tego może być problem. Program automatycznie wyszukuje nam dostępne modele i wystarczy już tylko dany model kamery, który właśnie jest tutaj, wyświetla się na samym dole, wystarczy go tylko dodać, wpisując na przykład jej, że to jest kamera test. Wpisujemy admin i potwierdzamy hasło, jakie jest na kamerze. I dodajemy. Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, no to możemy teraz już bezpośrednio z naszego komputera, do którego nie musimy już mieć podpiętego kabla bezpośrednio, tylko wykorzystując chociażby sieć internetową, łączyć się z kamerą, jeżeli jest z tej samej sieci, co też zdecydowanie ułatwia nam pracę. Dlatego też zawsze zachęcam do tego, żeby jakikolwiek internet mimo wszystko mieć, bo to zdecydowanie jest lepsza funkcja niż wchodzenie do kamery i po prostu wyciąganie karty, a tak możemy już z tego programu, który tu jest dostępny, jest możliwość przeglądania tych nagrań, bo też taka opcja jak najbardziej jest dostępna. Ten program ma nawet więcej funkcji niż to, co widzieliśmy w samej kamerze. Generalnie rzecz biorąc, tutaj większej filozofii nie ma, jeżeli chodzi o konfigurację tego sprzętu. Dobra, myślę, że to będzie wszystko, co chciałem Wam przekazać. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!